Czy masz świadomość? Gaza jest największym obozem koncentracyjnym, jaki kiedykolwiek istniał. Bart Kimmerling, izraelski socjolog. Gdy 40% ofiar śmiertelnych to dzieci, gdy pod bombami padła już większość szkół i szpitali, część z tych ostatnich po oblężeniach z ziemi i uderzeniach z powietrza, jakby były celami militarnymi, gdy w wielu sektorach strefy Gazy nie stoi już żaden kompletny budynek, gdy ostrzeliwane są karetki i konwoje z pomocą humanitarną, gdy udokumentowano zbiorowe egzekucje cywilów, gdy udokumentowano masowe łapanki cywilów i ich publiczne upokarzanie. Trzeba wyjątkowego zaślepienia, by nie dostrzegać, że Izrael mierzy w cywilów i cywilną infrastrukturę celowo. Jarosław Pietrzak. Izrael nie może rościć sobie prawa do obrony przeciwko zagrożeniu, które pochodzi z terytorium, które sam utrzymuje pod zbrojną okupacją. Francis Albanese, międzynarodowa prawniczka, specjalna wysłanniczka ONZ-u do spraw palestyńskich terytoriów okupowanych. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Jarosław Pietrzak, kulturoznawca, eseista, publicysta, pisarz, autor książki Smutki tropików, współczesne kino latynoamerykańskie jako kino polityczne i powieści Nirwan. Dzień dobry Panie Jarosławie. Dzień dobry. Panie Jarosławie, pierwsze pytanie. Co to znaczy, że Izrael przeprowadza dziś pierwszą prawdziwie przemysłową, technologiczną, z użyciem narzędzi sztucznej inteligencji zakładę XXI wieku? No więc to znaczy to, że oczywiście w XXI wieku wojny nie są nam czymś nowym. Mamy ze sobą w ciągu ostatniego ćwierćwiecza amerykańskie inwazje na Afganistan, Irak, mniejsze amerykańskie wojny w Jemenie, albo wspierane przez Amerykanów wojny w Jemenie, w północnym Pakistanie. Mamy ogromną, bardzo tragiczną sytuację w Sudanie na przykład, w regionie Tigry, ale z czymś takim, jak w Gazie w tym momencie, to nie mieliśmy od dziesięcioleci do czynienia. To mówimy o liczbie zabitych przekraczających 100 kilkadziesiąt osób dziennie. To znaczy oglądając na przykład Al Jazeera, jedno z tych kilku dużych mediów, które codziennie się tym zajmują. Oni codziennie podają, ile osób zginęło w ciągu ostatnich 24 godzin, a to są tylko osoby, które zginęły, których śmierci zostały zweryfikowane już przez Ministerstwo Zdrowia w Gazie. To nie obejmuje ludzi, których nie wiadomo, co się z nimi stało, gdzieś zaginęli pod gruzami, których ciała nie zostały zidentyfikowane. To są tylko zidentyfikowane śmierci. Więc spokojnie mówimy tak naprawdę o ponad 200 zgonach dziennie, więc pewnie 10 osób na godzinę to jest taka średnia, o której, z którą mamy do czynienia w Gazie od już grubo ponad 3 miesięcy. Ale tu nie, i więc z taką skalą, z takim tempem zabijania nie mieliśmy w ostatnich wojnach do czynienia nigdzie. To jest bez porównania z wojną ukraińską. Nawet amerykańskie wojny w Iraku czy Afganistanie, nie można powiedzieć, że one były nastawione na tak masowe, w takim tempie zabijanie
Rozumiem też, że ofiar. nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia też z wykorzystywaniem aż w takim stopniu sztucznej inteligencji. Czy może pan o tym coś Tak, no powiedzieć? Właśnie, więc jeżeli chodzi, więc to jest przemysłowe nie tylko dlatego, że to się odbywa w takim tempie, z taką intensywnością i że zrzucanych jest tyle bomb, bo już mówimy o, już bodajże w ciągu 6 tygodni pierwszych tej wojny Izrael zrzucił tyle bomb, ile Amerykanie w roku największych bombardowań, całym roku w Afganistanie. Kraju tam bez porównania większym. To jest ogromny kraj Afganistan. Gaza to jest 2/3 Warszawy, o ile dobrze pamiętam. Ale tutaj przepraszam, dodam jeszcze, że gdzieś się pojawia taki wątek, taka informacja, że to jest tyle bomb, ile kilka bomb zrzuconych na Hiroshima. Tak, to znaczy takie porównanie, że to jest równowartość już jednej bomby zrzucanej na Hiroshimę, to się pojawiło po raz pierwszy chyba po 5 tygodniach tej ofensywy, a to tempo nie zwolniło, więc myślę, że możemy już dzisiaj to mówić o trzech, o mocy trzech bomb atomowych. A jeżeli chodzi o tą sztuczną inteligencję, to jest takie znakomite medium izraelskie, prowadzone po angielsku, które się nazywa Plus 972 magazine, 792mag.com jest ich adres internetowy. I oni jako pierwsi opublikowali rezultaty takiego dochodzenia. Autorem tego raportu jest Yuval Abraham i to opublikowali już 30 listopada, z którego wynika, że Izrael jest w stanie bombardować w takim tempie i z taką intensywnością, ponieważ cele generuje mu armii izraelskiej, Cahalowi, generują narzędzia sztucznej inteligencji zaangażowane przez izraelskie siły zbrojne. To są narzędzia, które analizują całe terytorium Gazy pod kątem, gdzie mieszkają ludzie w jakikolwiek sposób związani z Hamasem, bo oczywiście Izrael dysponuje kolosalną wiedzą na temat wszystkiego na terytorium Gazy. Oni tam to jest wszystko pod intensywną kontrolą i nadzorem różnych narzędzi wykorzystywanych przez Izrael. No i oni bombardują zarówno cele, w których na przykład mieszka ktoś związany z Hamasem, prawda? Ale na przykład mieszka tam jeszcze, to jest blok mieszkalny, w którym mieszka kilka rodzin i to jest wystarczający powód dla zbombardowania całego domu. A Hamas, dodajmy, jest po prostu rządem Strefy Gazy, prawda? To nie jest. Nie można, Izrael oczywiście mówi, że Hamas jest organizacją terrorystyczną, ale to jest jednocześnie rząd Strefy Gazy, więc wszędzie są ludzie związani jakoś z Hamasem, ponieważ wszędzie jest coś, co ma jakiś związek z jakimś urzędem, z jakąś instytucją państwową Strefy Gazy. Ale co się zmieniło w stosunku do takich wytycznych, do których to według tego magazynu Plus 972, wytycznych, które jakby obowiązywały izraelskie siły zbrojne w poprzednich atakach na Gazę, jest, że tym razem oni mają mnożyć cele. Sztuczna inteligencja mnoży te cele. Ofiary cywilne są nie tylko tolerowane, ale są też używane jako sposób nacisku na Hamas, taki pośredni. To znaczy, że jeżeli będzie umierało przy okazji tych celów jakoś tam pośrednio związanych z Hamasem, bo tam na przykład pracuje jakiś urzędnik, który pracuje w jakimś ministerstwie, a skoro w ministerstwie, to w Hamasie, prawda, to jeżeli tych ofiar cywilnych, które giną przy okazji, będzie dużo, to będzie to wywierało społeczną presję na Hamasie i jakby wywoływało społeczną niechęć do Hamasu.
co jest skrajnie cyniczne i jest też nieskuteczne, ponieważ to tak nie działa w warunkach walki narodowo-wyzwoleńczej. A jeszcze spytam, czy ten, rozumiem, że ten magazyn to jest, który podał tą informację, przeprowadził to śledztwo, to jest to są dziennikarze izraelscy, tak? To są dziennikarze izraelscy, ale to jest jednocześnie medium, które jest wyjątkowo krytyczne w stosunku do państwa Izrael, w szczególności Aha. do reżimu okupacyjnego, reżimu apartheidu stosowanego w stosunku do Palestyńczyków. Tak, ale to jest izraelskie medium. I oni. Ale to jest w internecie. Rozumiem, że oni redakcji nie mają na terenie Izraela, czy ich tolerują. A Netanyahu ich toleruje. Netanyahu ich toleruje. To mnie się wydaje, że to właśnie no, dzisiaj w ogóle oglądałem taki wywiad z Gideonem Lewim, takim słynnym, wybitnym dziennikarzem izraelskim, który jest członkiem redakcji Hareca. Tak, na zachodzie to jest taki najbardziej prestiżowy izraelski dziennik, bo jest najbardziej liberalny z nich wszystkich, z tych dużych w każdym razie drukowanych. I on mówił, że w zasadzie do dzisiaj w Izraelu nie ma czegoś takiego, że media byłyby zmuszane przez rząd Netanyahu do mówienia czegoś lub nie mówienia czegoś. Większość mediów przyłączyła się do propagandy Netanyahu raczej z własnej woli. Znaczy, izraelski rząd dysponuje narzędziami cenzury. Na przykład są urzędnicy w Ministerstwie Bezpieczeństwa w Armii Izraela, którzy mogą wydać zakaz mówienia o czymś, na przykład dziennikarzom. I wtedy większość z nich się do nich stosuje, ale obecnie z tego, co mówił Lewi w tym wywiadzie, którego udzielił Democracy Now przed kilkoma dniami, to nie jest sytuacja dzisiaj w Izraelu. W zasadzie większość mediów jest trzyma się linii rządowej, w związku z czym wymuszanie czegokolwiek na tych dwóch, trzech tytułach, które się nie trzymają, jest Netanyahu zupełnie niepotrzebne. Jasne, rozumiem. Dobrze, idźmy dalej. Dlaczego pana zdaniem ta bezprecedensowa przemoc Izraela uchodzi mu jak dotąd tak bezkarnie? No to jest takie pytanie, na które jest kilka poziomów odpowiedzi. I jeden poziom odpowiedzi jest taki bardzo historiograficzny, kiedy się patrzy na historię w taki tradycyjny sposób, się porządkuje fakty i ich związki przyczynowo-skutkowe po kolei. I w tym sensie Izrael, na tej płaszczyźnie, Izrael uzyskał ten swój status bezkarności, kiedy Stany Zjednoczone upatrzyły go sobie jako swój ulubiony taki posterunek na Bliskim Wschodzie. Taki najbardziej, na którym najbardziej można polegać. No bo nie jest tak, że to nie jest jedyny sojusznik Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, bo mamy jeszcze oczywiście Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej, ale to jest taki kraj, który jednocześnie stworzył ten swój wizerunek liberalnej demokracji. Przynajmniej dla Żydów, dla obywateli żydowskiego z żydowskimi paszportami. No i który, to też nawet to nie było od zawsze, tak, ponieważ jeszcze w pierwszych latach po powstaniu Izraela Stany Zjednoczone miały ambiwalentny stosunek do polityki Izraela. Eisenhower był wielokrotnie krytyczny w stosunku do tego, co robiły władze Izraela i był asertywny, w sensie na przykład zabraniał im, na przykład mówił, że on im ucina pomoc albo coś w tym stylu, żeby wymusić na przykład deeskalację stosunków z arabskimi sąsiadami. To są takie czasy, które już sobie nawet dzisiaj trudno wyobrazić, że kiedyś Stany Zjednoczone mówiły Izraelowi, że nie dostanie pomocy, jeżeli się nie dogada z sąsiadami. To się zmieniło i nawet jeszcze w tych wczesnych latach
też taki zimnowojenna pozycja Izraela nie była ustalona od początku, bo na przykład Związek Radziecki był jednym z tych państw, które pierwsze się opowiedziały za powstanie państwa Izrael. Dopiero w 1967 roku, kiedy Izrael w tydzień wygrał wojnę z kilkoma swoimi arabskimi sąsiadami, to zrobiło takie wrażenie na Amerykanach, że zapomnieli o tym, że ostrzelał też ich własny ten okręt wojenny USS Liberty i mu to wybaczyli zupełnie. Ponieważ wtedy zrozumieli, że to jest właśnie ten sojusznik na Bliskim Wschodzie, który jest właśnie, no, na nim można polegać. No jest w tydzień w stanie pokonać Egipt, Syrię, Jordanię i postanowili od tamtego momentu uczynić Izrael z takim swoim największym przyjacielem na Bliskim Wschodzie. I temu sprzyjało też to, że już wtedy, w latach 60., no, większość arabskich państw skłaniała się bardziej ku przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, prawda? To więc to gwarantowało Stanom Zjednoczonym takie potężne miejsce, z którego mogą projektować swoją władzę w regionie. W regionie, w którym, prawda, Irak, Syria, Egipt miały więcej sympatii dla Związku Radzieckiego. I od tamtego momentu zaczął się ten proces, kiedy też w Stanach Zjednoczonych rosło to, co nazywamy obecnie izraelskim lobby, co do niedawna było strach w ogóle mówić na głos takie słowa, żeby nie być posądzonym o antysemityzm, no ale nie wiem, jak tam teraz wygląda to w Polsce, bo dawno nie mieszkam w Polsce, już chyba wszyscy wiedzą, że istnieje izraelskie lobby w Stanach Zjednoczonych. To są te organizacje jak AIPAC, są ci potężni biznesmeni, którzy finansują kandydatury w wyborach prezydenckich, do kongresu, politykom z obydwu stron, z partii demokratycznej, z partii konserwatywnej. Ja tu się na chwilę wtrącę do tych z Państwa, którzy chcieliby pogłębić ten wątek lobby izraelskiego w USA. Bardzo polecam, wyszła książka Johna Meissmeiera właśnie pod tytułem Lobby izraelskie w USA, wydana przez Nową Konfederację. Ona wcześniej była wydana przez wydawnictwo, tutaj patrzę, Fior. Przez lata była białym krukiem, po prostu nie było można nigdzie jej dostać, żadne pieniądze. Ale właśnie w tamtym roku drugie wydanie się pojawiło i zachęcam do kupna i lektury. Proszę, panie Rosławie, dalej. To nie wiedziałem, że to wyszło po polsku. Myślałem, że nie wyszło po polsku. To jest też ciekawe, że w Polsce to wydała Nowa Konfederacja. To jest tak samo jak z polską obecnością Normana Finkelsteina, który jest lewicowym autorem drukowanym przez Verso i tym podobne wydawnictwa w swoim własnym języku angielskim. W Polsce przedsiębiorstwo Holocaust Industry w oryginale też zostało wydane przez prawicowe wydawnictwo. Do tego stopnia jakby w Polsce tak długo na lewicy było zakazane w ogóle zbyt poważnie krytykować państwo Izrael. No to z kolei ja nie wiedziałem, że ta książka została jest po polsku. A kto to wydał? Kurczę, musiałbym poszukać. Nie pamiętam w tym momencie, ale wiem, że to, to było już jakieś prawicowe wydawnictwo. Tak? To ja już sobie znajdę, to ciekawe. Tak, no dobrze, a to jakby pan przedstawił takie tło, które myślę, że czasami się przebija w mediach głównego nurtu, chociaż rzadko. Natomiast jest jeszcze inna hipoteza, dlaczego bezkarnie Izrael robi to, co robi.
Jaka? No jest więcej tych hipotez, bo tak naprawdę to jest problem złożony. Jest więcej poziomów wyjaśnienia tego problemu. No tak, ale Innym... jedną z nich pan ostatnio opublikował w swoim długim tekście w Krytyce Politycznej i on mnie bardzo zainteresował. Jaka tutaj jest to wyjaśnienie? No więc zanim przejdę do tego wyjaśnienia, jeszcze chciałem zasygnalizować inne wyjaśnienie, które też istnieje. To znaczy jest to swego rodzaju solidarność kolonizatorów. To znaczy państwa, które były reżimami kolonialnymi, które podbijały inne terytoria, jakby mają te ich elity, zwłaszcza polityczne i ekonomiczne, jakby widzą spójność swoich interesów. No powiedzmy, że Francuzi dzisiaj muszą te swoje kolonialne przyzwyczajenia realizować w taki bardziej zawoalowany sposób przez te różne, prawda, waluty, które kontrolują w Afryce Zachodniej, przez różne takie dziwne układy, za pomocą których instalują swoje wojska w różnych częściach Afryki. Więc jest też element jakby pewnej solidarności reżimów kolonialnych z kolejnym reżimem kolonialnym, z tym, że ten reżim kolonialny jakby robi to samo, co one robiły w taki bardziej bezkompromisowy, niezawoalowany sposób dzisiaj, co one robiły 50 czy 100 lat temu. A to jest ten inny poziom. No a nad tym wszystkim jeszcze jest rola, jaką Izrael pełni w obecnym, ciągnącym się już długo strukturalnym kryzysie kapitalizmu. Rola, w którym jest, on jest takim, to jest co najmniej, to się dzieje co najmniej od drugiej intifady. Czyli od którego roku? Druga intifada oficjalnie skończyła się bodajże w 2005 roku. Mhm. Ona była taka rozciągnięta w czasie przez 5 lat. Wtedy Izrael już ostatecznie zrezygnował z takiej funkcji, jaką Palestyńczycy pełnili w jego strukturze, powiedzmy jeszcze w latach 80. Czyli że oni byli tanią siłą roboczą, czyli że system rasowej dyskryminacji, apartheidu tam był, ale jednocześnie jakoś to trzeba było tak zbalansować, żeby ci Palestyńczycy mogli żyć, bo oni dostarczali tej taniej siły roboczej w najgorszej pracy, której Izraelczycy europejskiego czy północnoamerykańskiego pochodzenia nie chcieli wykonywać. I ten system się skończył, kiedy Izrael mógł importować bardzo dużo taniej siły roboczej z byłego Związku Radzieckiego. Czyli jakby który to był rok? Powiedzmy, że od lat 90. Mhm. Różne systemy, bo w Izraelu wystarczy po prostu naprawdę wykazać się jedną jakąś tam prababcią przypisaną do jakiejś synagogi w Petersburgu i dostaje się obywatelstwo, prawda? Więc mnóstwo ludzi z tamtego obszaru zaczęło przyjeżdżać do Izraela, no i oni się stali tym alternatywnym źródłem taniej siły roboczej. I kiedy wybuchła druga intifada i kiedy druga intifada się skończyła, no to już jakby zmieniła się funkcja, jaką Palestyńczycy pełnią w Izraelu. Oni zamiast być dostawcami, oni ciągle jeszcze wykonują tą najgorszą pracę, ale przede wszystkim oni są tym rezerwuarem nadmiarowej populacji, na której się testuje technologię dominacji, technologię kontroli, nadzór różnego rodzaju. To Izrael jest pionierem w różnych takich technologiach skanowania populacji, identyfikowania ludzi na tych checkpointach, przez które Palestyńczycy muszą każdego dnia przechodzić, żeby się na przykład dostać do jakiejś pracy ze swojej wioski, żeby zarobić jakieś pieniądze. Do pobliskiego miasta przechodzą przez na przykład dwa checkpointy i oni tam w całym tym systemie, oni są na różne sposoby
filtrowani, profilowani, skanowani, więc są to technologie nadzoru nad populacją taką pozbawioną praw, technologie, no i oni też właśnie, ponieważ się ich tymi warunkami, w jakich żyją, oni są ciągle zmuszani do tego, że od czasu do czasu się buntują, w związku z czym testuje się na nich coraz nowe technologie zbrojeniowe. Są, tak jak teraz, prawdopodobnie jeszcze przed końcem tego roku Izrael będzie na jakichś targach zbrojeniowych już sprzedawał narzędzia sztucznej inteligencji, którymi generował cele, którymi bombarduje Gazę teraz. Będzie je sprzedawał innym reżimom. Więc tak jak... Tutaj wie tak pan jak... co, na chwilę pana zatrzymam, bo to jest bardzo ciekawy wątek, za chwilę dokończy pan. Natomiast mam dwie refleksje. Pierwsza to taka świeższa, druga, która mi się pojawiła w kolejności, to Pegasus sprzedawany na tak, całym tak, świecie. Tak, Pegasus jest jedną z tych technologii, tak. Tak, tak. To proszę państwa też, żebyście państwo po prostu mieli taką świadomość, jak już właśnie jesteśmy w ramach, rozmawiamy w ramach audycji Czy masz świadomość? Za chwilę tutaj się zacznie na Wiejskiej w Warszawie duża opowieść o Pegasusie i tak dalej. Zobaczymy, na ile będą to odpryski, na ile będą się pojawiały odpryski w tak zwanych wolnych mediach związanych z tym, co pan mówi. A druga refleksja to jest taka, że no rozumiem, że tutaj używając pana terminologii, kolonizatorzy na wzór Chin testują swoje zabawki, tak jak Chińczycy na Ujgurach lub na zwykłych mieszkańcach Chin po prostu testują sztuczną inteligencję i różnego rodzaju technologie. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Tak, i być może tutaj akurat Izrael jest większym jeszcze graczem niż tam Chińczycy, ponieważ to jest naprawdę sedno eksportu izraelskiej gospodarki już od dawna. Są już, ale to, czyli co jest sednem? W sensie wszystkie te technologie zbrojeniowe i bezpieczeństwa i nadzoru. Taki kompleks technologiczny. To są właśnie Pegasus, te coraz to nowsze drony. No, drony w ogóle, drony zostały wymyślone w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej jako odpowiedź na kamikadze japońskich. To znaczy, co zrobić w odpowiedzi na kamikadze? To był taki moralny jakby problem, który Amerykanie sobie postawili, jak odpowiedzieć na kamikadze w sposób bardziej humanitarny niż kamikadze. Więc oni wtedy wymyślili drony i Marilyn Monroe, zanim została aktorką, jako Norma Jean Baker, pracowała w takiej fabryce dronów, ale Amerykanie ten projekt w pewnym momencie, znaczy po II wojnie światowej, oni go zarzucili zupełnie i odgrzebali go Izraelczycy i sprzedali z powrotem Amerykanom. Dokładnie nie jestem w stanie sobie teraz powiedzieć roku, kiedy to się stało, ale był nawet taki motyw, kiedy Ariel Sharon zapraszał tam jakąś reprezentację ze Stanów Zjednoczonych i potem im przedstawił, jak oni zostali sfilmowani przez drony, nie wiedząc o tym w czasie tych odwiedzin. I w ten sposób jakby Stany Zjednoczone odkupiły z powrotem koncept dronów, które są teraz tak poważnym problemem w systemie prawa międzynarodowego, ponieważ one zupełnie rozmontowują granice między
terytorium w stanie wojny i terytorium w stanie pokoju, no bo może, bo są prowadzone ataki teraz na przykład z jakiejś amerykańskiej bazy w Stanach Zjednoczonych joystickiem na północy Pakistanu i tym podobne rzeczy. Więc drony, tam są różne inne eksperymenty z nanorobotami, te wszystkie technologie, którymi właśnie Izrael gromadzi wiedzę na temat okupowanej populacji i to wszystko jest sprzedawane jako, jako sposoby sprawowania władzy nad populacjami sprowadzonymi do poziomu bez siły. To jest sprzedawane coraz to nowym coraz mniej demokratycznym reżimom, ale to jest tak samo sprzedawane Stanom Zjednoczonym, państwom europejskim. Szkolenia z tego, jak pacyfikować protesty, są dostarczane amerykańskiej policji, brytyjskiej policji, być może wielu innym policjom w Europie przez izraelskie siły zbrojne. Ale te szkolenia się albo pan, ktoś... że to zmierza do tego, do czego to zmierza? To zmierza do tego, że to znaczy, może zanim powiemy, do czego to zmierza, to powiedzmy, na co to odpowiada. No, odpowiada na tą sytuację, że żyjemy w systemie, który jest od bardzo wielu lat w kryzysie, którego jednym takim przełomowym punktem był kryzys finansowy 2007-2008, kiedy tam zawalił się bank Lehman Brothers. I ten kryzys nigdy nie został rozwiązany. To jedyne, co zrobiono, zadrukowano go trochę pieniędzmi, ale problemy ze stopą zwrotu z kapitału, problemy z nierównościami społecznymi. Wszystkie te problemy się jakby cały czas kumulują ale elity, które były u władzy przed kryzysem 2008 roku, są zasadniczo mniej więcej wciąż u władzy. To znaczy mówimy cały czas większości zachodnich systemów politycznych żyjemy wciąż rządzeni przez neoliberałów tej czy innej tam politycznej denominacji, ale jakby paradygmat neoliberalny się nie zmienił. Co się zmieniło, jest ono, żeby utrzymać władzę, neoliberałowie posługują się, sięgają po coraz bardziej drastyczne środki takie antydemokratyczne, to znaczy uczą się technologii pacyfikowania demokracji jeden od drugiego, właśnie nabywają takie Pegasusy z Izraela. Jakby mamy teraz przypadek światowej sławy dziennikarza, który od kilkunastu lat jest uwięziony w Wielkiej Brytanii i Juliana Assange'a i nikt nic z tym, jakby nikt nie widzi powagi sytuacji, w sensie jakby także jakby nie ma żadnej no, większej nikt nie interweniuje, no nie wiem, to znaczy czasami ktoś wygłasza jakąś mowę, nie wiem, w jakimś parlamencie europejskim, jeden czy inny, czy drugi polityk albo polityczka, ale jakby nie zdajemy sobie sprawy z sytuacji, że już prawdopodobnie nie żyjemy w demokracji i że elity polityczne się uzbrajają w instrumenty sprawowania władzy czystą przemocą. I co ja tam jakby zasugerowałem w tym tekście Frytycy Politycznej, to było takie ostrzeżenie. Ostrzeżenie inspirowane książką Petera Frayza. To po polsku się chyba nazywa Cztery przyszłości. Frayz napisał cztery możliwe scenariusze przyszłości,
jak ona się może ukształtować, znaczy jakie systemy mogą zastąpić kapitalizm, kiedy on się skończy, kiedy właśnie na przykład nie wyjdzie z tego kryzysu ekonomicznego, w którym jest obecnie, który się przejawia właśnie nie tylko problemami ekonomicznymi, ale tym, że ten system dociera do swoich naturalnych granic ekspansji, prawda? Już nie ma tak dużo taniej natury, z której można czerpać, ponieważ już prawie wszystko z niej wyrwaliśmy. No i najgorszym z tych czterech scenariuszy, które rysuje Frazee, jest scenariusz eksterminizmu. To znaczy, to byłby system, w którym te wszystkie kryzysy kumulujące się kapitalizmu, to, że jest coraz mniej zysku do podziału, to, że są coraz większe nierówności, to, że jest coraz mniej taniej natury, że są wszystkie te konsekwencje zmian klimatycznych, które przesuwają ludzi z jednego miejsca w drugie, że wszędzie wybuchają jakieś konflikty zbrojne, że ten system będzie się regulował po prostu przez eksterminację kolejnych populacji. Bo rozumiem, że one już nie będą potrzebne nam do życia. Raczej nie będą temu 1% najbogatszych potrzebnych do życia i funkcjonowania na Ziemi, tak? Tak, a ich likwidacja będzie pomocnym narzędziem do, prawda, regulowania, utrzymywania władzy nad tam innymi populacjami. Że odejmujemy 2 miliony ust do karmienia tutaj. Odejmujemy 2 miliony. I rozumiem, że właściwie faktycznie bardzo mnie zaciekawił ten wątek u pana. Zresztą sięgnąłem do książki, której nigdy nie przeczytałem. Ona leżała u mnie, tej, o której pan wspomniał, Frazee'ego, Cztery przyszłości, wizje świata po kapitalizmie. Od razu przeskoczyłem do tego rozdziału, o którym pan wspomniał. I faktycznie, biorąc pod uwagę, nie wiem, z jednej strony bezsilność światowej opinii publicznej, z drugiej strony może też taka, nie wiem, celowe zamykanie oczu na to, co się dzieje w Strefie Gazy, no to jesteśmy jakby ćwiczeni w myśl tego, o czym pan powiedział, przyzwyczajani do tego, że to jest coś normalnego. Żeby się z tym pogodzić. Tak, tak, tak. I to jest zatrważające po prostu, no to, że w ogóle się właściwie nic nie dzieje w przestrzeni takiej światowej, publicznej, trochę się działo, ale myślę, że to wszystko zaczyna iść w takim kierunku przyzwyczajania. No i kto następny? No i kto następny, to jest oczywiście nie wiemy, kto następny, ale jakby kilku kandydatów już zostało wytypowanych, no znaczy już Amerykanie z Brytyjczykami bombardują Jemen, prawda? Już jedno z najbiedniejszych państw na świecie. Wykończone długotrwałą wojną, głodem. Jest teraz jakby znowu bombardowane. Ja bym stawiał na tych, to już wielokrotnie w różnych miejscach pisałem o tym na łamach tygodnika Spraw Obywatelskich, na ludzi, którzy zamieszkują Afrykę i przy podnoszeniu się temperatury no będą po prostu uciekać w kierunku Europy. I pamiętam kiedyś, chyba to w Newsweeku, Marcin Popkiewicz pytał retorycznie, czy będziemy do nich strzelać masowo. No i to, co się dzieje teraz w Palestynie, myślę, że jest jakimś właśnie, może być jakimś elementem przygotowywania nas na to, żebyśmy po prostu zamykali oczy, jak będzie kolejne ludobójstwo, tym razem związane z Afryką.
Tak, to też ludzie uciekający z Afryki prawdopodobnie są też na liście do następnych ofiar. To znaczy, jeżeli ja jestem przekonany, że jeżeli dopuścimy do tego, żeby Izraelowi, nie tylko Netanyahu, bo to jest też tak, że to jest problem całego systemu politycznego Izraela. To nie jest tak, że kto go tam może zastąpić teraz? Oni są wszyscy po tych samych pieniądzach albo nawet gorsi. Więc jeżeli Izraelowi to ujdzie na sucho, to otworzy po prostu taką epokę takich katastrof, które będą następować jedna za drugą. No i teraz już jakby też po tym, co się dzieje w sąsiednich państwach, widać, że Netanyahu próbuje coś zrobić, żeby tą wojnę podtrzymywać nawet środkami jej eskalacji na sąsiednie państwa. W pierwszym tygodniu chyba, czy może 8 stycznia, jakoś tak na początku, Netanyahu powiedział, że on zamierza prowadzić tą wojnę przez cały rok 2024. On to powiedział otwarcie. No to tam już nie wiem, co on jeszcze będzie w stanie na przykład w grudniu bombardować w Gazie, jeżeli już 70% budynków jest albo zniszczona, albo uszkodzona. Więc oczywiście on ma w planach albo Liban, albo Syrię, albo Iran. Takiego wielkie marzenie od dawna. Więc to może się jakby też następny w kolejności może być Iran na przykład. A ja na chwilę wrócę, bo to też było interesujące. Wspomniał pan tak mimochodem o tym, że za chwilę będą jakieś takie czy inne targi zbrojeniowe w tym czy innym miejscu na świecie i tam będą sprzedawane te technologie, o czym się opinii publicznej, chociażby w Polsce, nie mówi. To znaczy, no bo są takie, na przykład w Londynie są takie targi i tam Izrael zawsze sprzedaje te swoje najnowsze wynalazki przetestowane na Palestyńczykach i to jest taka linia marketingowa izraelskich producentów, że to są rzeczy sprawdzone w boju, no w boju na cywilach. I no to, dobrze. To znaczy, ja oczywiście nie wiem teraz tego na pewno, że na najbliższych targach w Londynie oni tam będą już z tą technologią. Ja to zgaduję, spekuluję na podstawie tego, co się działo w poprzednich latach. No, tam zawsze trafiały te technologie. Jasne, jasne. Oczywiście uważam, że ta spekulacja jest jak najbardziej na miejscu i powinniśmy o tym jako opinia publiczna, jako obywatele też wiedzieć, no ale trudno to usłyszeć dzisiaj w Polskim Radiu 24 albo w TOG FM-ie. No dobrze, idźmy dalej. Bo czas nas goni bardzo. Czy Izrael ma prawo do istnienia, czy Izrael ma prawo do obrony? Krótko. Więc prawo do istnienia. To jest propagandowy chwyt Izraela. W prawie międzynarodowym nie ma czegoś takiego jak prawo państw do istnienia. W prawie międzynarodowym istnieje prawo narodów do samostanowienia. To jest zupełnie co innego. W systemie państw narodowych, w jakim żyjemy, prawo do samostanowienia realizuje się dla narodów zwykle przez jego własne państwo narodowe, chociaż może się też realizować przez państwa federacyjne, w którym mają status podmiotowy. Bardzo długo przecież nie było osobnych Czech i Słowacji. Obydwa te narody realizowały swoje prawo do samostanowienia poprzez wspólne państwo federacyjne ze stolicą w Pradze. Ale to państwo nie miało prawa do istnienia i gdy obydwa narody zmieniły zdanie i zadecydowały, że będą o sobie samostanowić osobno, to z dnia na dzień Czechosłowacja przestała istnieć i istnieje teraz osobne państwo Republika Czeska i osobne państwo Słowacja. W związku z czym Izrael używa tutaj takich różnych, znaczy
Izrael stosuje taką praktykę powtarzania pewnych fraz tak często i liczenia na to, że one będą tak często potem cytowane i powtarzane przez jego sojuszników na Zachodzie, przez media w krajach sojuszniczych na Zachodzie, że my wszyscy przejdziemy nad tym do porządku dziennego, ale coś takiego jak prawo do państw do istnienia nie istnieje. Narody mają prawo do samostanowienia i w takiej postaci, w jakiej Izrael obecnie istnieje, czyli jako reżim apartheidu, który nie daje żadnej podmiotowości Palestyńczykom, którzy są podporządkowani w ogóle ci na zachodnim brzegu i w... I tam to jest w ogóle skomplikowane. Jest kilka w ogóle reżimów prawnych równolegle, które są stosowane. Jeden jest dla Żydów, drugi jest dla obywateli palestyńskich państwa Izrael, tych wewnątrz Izraela tego sprzed 1967 roku. Potem jest ten reżim zupełnie militarnej kontroli na zachodnim brzegu. No i ten reżim trochę inny w Gazie, bo on nie jest taki sam jak na zachodnim brzegu, bo tam do tej pory, to znaczy do października, żołnierze nie wchodzili do Gazy, tylko jakby Gaza była utrzymywana pod kontrolą z zewnątrz. Więc było kilka tych systemów, które się sprowadzają do tego, że Palestyńczycy własnej podmiotowości w nich nie mieli. Mieli na różne sposoby byli dyskryminowani lub byli po prostu ofiarami nagiej przemocy. Więc istnienie państwa Izrael jest przeszkodą w samostanowieniu Palestyńczyków w tym momencie. A czy Izrael ma prawo do obrony? Prawo do obrony to jest specyficzny termin prawny w prawie międzynarodowym. Ma on zastosowanie tylko w odniesieniu do niepodległych państw. To znaczy Izrael ma prawo do obrony przed Egiptem, ma prawo do obrony przed Syrią, przed Arabią Saudyjską, gdyby coś mu zagrażało z tych stron. W tym sensie ma, w tych kierunkach ma prawo do obrony, natomiast nie ma prawa do obrony przed ludnością, która żyje pod jego okupacją, tym bardziej pod okupacją nielegalną. To znaczy okupacja, która trwa już 57 lat, jest nielegalna, ponieważ okupacja legalna może być tylko tymczasowa. W prawie międzynarodowym, w 4 konwencji genewskiej i protokołach dodatkowych to jest wszystko jakby uregulowane. I żadna okupacja, która trwa 57 lat, nie może rościć sobie pretensji do legalności. Okupacja może być tylko tymczasowa, więc jeżeli ta okupacja jest nielegalna, to Palestyńczycy mają prawo stawiać jej zbrojny opór wszystkimi dostępnymi im środkami, tak stanowi prawo międzynarodowe, i Izrael nie dysponuje prawem do obrony. 29 grudnia 2023 roku oficjalne oskarżenie o działania gwałcące konwencję o ludobójstwie wniosła przeciwko Izraelowi do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze Republika Południowej Afryki. Proszę o komentarz. No, to było wielkie wydarzenie. Ja muszę powiedzieć, że po tym jak Republika Południowej Afryki to oskarżenie wniosła, pierwsze przesłuchania odbyły się 11 i 12 stycznia i w Hadze, ja tam próbowałem się dostać, ale ostatecznie skończyłem tylko na tych demonstracjach na zewnątrz. To jest bardzo symboliczne, znaczy symboliczne to nawet pewnie nie jest właściwe słowo, ale nie przychodzi mi nic lepszego do głowy. Tutaj Republika Południowej Afryki jakby sięga po pamięć Mandeli, który powiedział być może nawet wielokrotnie, że to oficjalnie chyba po polsku jest: nasza wolność jest niekompletna bez wolności Palestyńczyków. Takie jest chyba polskie tłumaczenie przyjęte tej frazy. Południowoafrykańczycy sami obalili swój reżim apartheidu i zawsze żyli w przekonaniu, że Palestyńczycy żyją również w reżimie apartheidu i że są im dłużni, bo znaczy w tym nawet tak dosłownie, no bo Afrykański Kongres Narodowy otrzymywał materialne wsparcie od Fatahu, na przykład od Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Więc
Republika Południowej Afryki wniosła pozew bardzo imponujący i ich prezentacja też 11 stycznia była bardzo imponująca. A co to znaczy, że imponujący jest ten pozew? Dlatego, że jest z jednej strony jest bardzo szczegółowy. Ten wstępny dokument liczy 84 strony, to nie jest koniec, ponieważ jeszcze po tych wstępnych postępowaniach, które się teraz odbywają, po tym jak Trybunał odpowie na południowoafrykańskie żądania wprowadzenia środków tymczasowych w celu zabezpieczenia Palestyńczyków przed ponoszeniem kolejnych ofiar, wtedy jeszcze Trybunał da stronie południowoafrykańskiej określoną ilość czasu, określi tą ilość czasu, na przykład 6 albo 8 miesięcy, na dostarczenie reszty dowodów. Ale ten wstępny dokument liczy już 84 strony południowoafrykańscy prawnicy też tego pierwszego dnia postępowania 11 stycznia przedstawili wszystko w sposób bardzo kontekstowy, to znaczy pokazali wszystko, co się wydarzyło 7 października jako konsekwencje 75 lat izraelskiej przemocy w stosunku do Palestyńczyków, czyli od samego początku, a nawet sprzed początku, prawda, bo przecież wypędzenie Palestyńczyków zaczęło się jeszcze przed powstaniem państwa Izrael oficjalnym. Powoływali się na źródła, których strona izraelska nie będzie w stanie obalić, na instytucje międzynarodowe, na agencje Narodów Zjednoczonych poświęcili 9 stron bodajże tego dokumentu na bardzo, bardzo ważną część z punktu widzenia konwencji o ludobójstwie, ponieważ ludobójstwo jest tam zdefiniowane jako zbrodnia, która świadomie i celowo dąży do wyniszczenia w całości lub części jakiejś populacji etnicznej, rasowej, religijnej i że taka była intencja. No i ta część z intencją jest najtrudniejsza zawsze do udowodnienia, bo rzadko kiedy ktoś się przyznaje, że jego intencją jest na przykład wymordowanie jakiejś populacji. Ten pozew południowoafrykański zawiera 9 stron cytatów z prezydenta, nie tylko z Netanyahu, ale i właśnie z prezydenta Herzoga, z ministrów rządu Netanyahu, z generałów, których się nie da inaczej interpretować jak wyrażanie intencji ludobójstwa. No poza tym w tej swojej prezentacji w Hadze południowoafrykańska strona była bardzo spokojna, rzeczowa. Odmówiła, nie, może nie odmówiła, ale nie chciała prezentować na przykład materiałów wideo, dokumentacji filmowej z izraelskich zbrodni w Gazie, uznając, że tego rodzaju teatr grozy jest niepotrzebny w instytucji prawa międzynarodowego. To był zasadniczo bardzo, bardzo przekonujący argument. Jasne. Przez te 3 godziny, kiedy go przedstawiali. Ale to nawet nie jest koniec, ponieważ południowoafrykańscy prawnicy pracują teraz nad takimi samymi pozwami przeciwko Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii o wspieranie tego ludobójstwa. O, to ciekawe, to tego nie słyszałem. Dobrze, panie Jarosławie, ostatnie pytanie. Jaka jest najbliższa przyszłość Gazy? No, najbliższa przyszłość Gazy trudno jest o tym mówić, dlatego że właściwie to należałoby powiedzmy sobie szczerze, nie ma już Gazy.
To miasto jako miasto już nie istnieje praktycznie. To znaczy, jeżeli jeszcze kilka tygodni, tam już nic nie będzie stało w całości. Żaden budynek. Więc jeżeli Netanyahu dotrzyma słowa, że będzie kontynuował tą wojnę przez 12 lat, to tam nic już nie zostanie. Nic już nie zostanie i też Palestyńczycy, ci, którzy nie zostaną wymordowani, zostaną w końcu wypchnięci. To jest cel, do którego Izrael nieoficjalnie dąży. Nieoficjalnie, ale wiemy, że dąży, ponieważ jest dokument, który wyciekł z datą 13 października, że celem tej operacji jest wypchnięcie Palestyńczyków z Gazy do Egiptu. Ponieważ i w ogóle to nawet zostało wymyślone wcześniej, bo tak jakby doniesienia, że Izraelczycy chcieliby to zrobić, że Izrael chciałby wypchnąć wszystkich z Gazy do Egiptu i po prostu zbudować tam nowe miasto w Gazie. Takie doniesienia już istniały wcześniej i też Financial Times potwierdził, że Izrael próbował zaprząc europejską dyplomację do wynegocjowania tego z Egiptem, żeby Egipt się na to zgodził. Tylko że Egipt się boi, że za to zapłaci, że jakby pomagając Netanyahu w domknięciu czystki etnicznej w Gazie, jakby wybuchnie mu nowa rewolucja na placu Tahrir. Więc Egipt tego nie chce zrobić, ale nawet też już były informacje, się przedostały do prasy, że Netanyahu próbował to negocjować przyjęcie Palestyńczyków w innych krajach, nawet w Kongo. Taki miał projekt. Więc jeżeli Stany Zjednoczone, jedyne państwo, które jest w stanie zatrzymać Netanyahu, ponieważ to głównie ono wysyła mu pieniądze i broń, nie powstrzymają go, to prawdopodobnie z Gazy już nic nie zostanie w tym roku. I Palestyńczycy się znajdą gdzieś indziej, ci wypchnięci z Gazy. A jeszcze w takim razie zapytam już faktycznie na koniec, a czego by pan oczekiwał od polskiej opinii publicznej czy od decydentów w tej sprawie? Ja bym oczekiwał od tego, żeby że przyzwoite państwo i chciałbym, żeby Polska do państw przyzwoitych się zaliczała, zerwie wszelką współpracę zbrojeniową z Izraelem. Tak jak na przykład to jest już żądanie wystosowane w pierwszych dniach wojny, czy nie wiem, w drugim tygodniu, już nie pamiętam, przez OPZZ. Więc nie tylko... Mówi pan o ogólnopolskim porozumieniu związków zawodowych, tak? Tak, to jest ich oficjalne stanowisko już z pierwszego miesiąca tej ofensywy na Gazę. I uważam, że powinniśmy tego od polskiego państwa oczekiwać. Niedawno politycy partii Razem pytali polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czy my eksportujemy, czy Polska eksportuje uzbrojenie do Izraela. Co jest dobrym pytaniem i myślę, że nie powinniśmy eksportować uzbrojenia do Izraela, uzbrojenia, które jest używane w taki sposób i przeciwko cywilom, ale prawdopodobnie my wcale nie wysyłamy tam uzbrojenia, tylko je kupujemy od Izraela, ponieważ to Izrael jest wielkim producentem uzbrojenia, a nie Polska. Więc co my robimy, to sponsorujemy izraelski przemysł zbrojeniowy. I tego też powinniśmy zaprzestać. A tak naprawdę to uważam, że powinniśmy zerwać stosunki dyplomatyczne z Izraelem. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był Jarosław Pietrza, kulturoznawca, eseista, publicysta, pisarz. Mam nadzieję, że już wkrótce jeden z tekstów pana, naszego gościa, będziecie mogli państwo przeczytać w Tygodniku Spraw Obywatelskich. Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.
A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.